Ladislav Hoyer był okrutnym czeskim seryjnym mordercą, który atakował samotne kobiety. Zbrodnie popełniane przez niego obejmowały gwałt, sadystyczne torturowanie ofiar i nawet akt kanibalizmu. Hoyer cieszył się poczuciem władzy i strachu, który wywoływał u swoich ofiar. Dzięki brakowi podejrzeń i śledztwa skierowanego w niewłaściwym kierunku pozostawał bezkarny. Jego pierwsze morderstwo miało miejsce w 1978 roku, gdy zaatakował i udusił Ewę, a następnie upokarzająco umieścił pokrzywy w jej narządach intymnych. Po odbyciu dwuletniej służby wojskowej, Hoyer powrócił do zabijania i dokonał kolejnych zbrodni. Jego ofiarami były Iwona, którą udusił własnym szalikiem, oraz niezidentyfikowana kobieta, której ciało zostało odnalezione bez głowy i dłoni. Hoyer kontynuował swoje mordercze działania, doprowadzając do śmierci kolejnej kobiety, Annę, którą zgwałcił i udusił jej własnymi rajstopami. Na krótko został omyłkowo oskarżony przez innego mężczyznę, który później...